Dzień dobry, witamy Was w naszym artystycznym warsztacie. Dzisiaj zajmiemy się akwarelą. Zanim przystąpicie do pracy, musicie szybkim ruchem, od razu rób to też równocześnie, szybkim ruchem zwilżyć naszą kartkę. Akwarela to taka farba, która lubi dużo wody. Dlatego nie boimy się zwilżyć naszej kartki. Potem, jak już widzicie, ta wilgoć mi się pojawia, zaczynam dawać kolor. Akwarela bardzo lubi rozpływać się. Widzicie ten efekt? Na początku są to nasze ćwiczenia, nasze wprawki, po to, by poznać lepiej tą technikę i tą farbę. Więc nie myślcie o kwiatuszkach, o łące. Tak po prostu nakładamy farbę, jak nam pasuje. Proszę. Nawet jeżeli Wam płynie. Zobaczcie. O. To jest pierwsze nałożenie koloru. I jak gdzieś jest za mocno, to znowu dodajemy wody i rozcieramy. Słuchajcie, robimy tak jakby tutaj środek, być może jest to jakiś las daleko ukryty. Teraz Wam pokażę, co się robi, jak się zrobi kałuża. Zobaczcie, tu mam za mocno, za dużo koloru, za dużo wody. Biorę ryż i posypuję to miejsce. Zobaczcie na reakcję farby, widzicie? Drugą metodą jest metoda z wykorzystaniem soli. Możemy to na przykład spróbować na niebie. Znowu. Na taką wodnistą kartkę. Ja użyłam tu kartki takiej sztywnej z Bristolu. I takie będą dobre, bo pewnie w domu specjalnych nie macie do akwareli. Ja takich nie mam, ale chcę Wam pokazać tą technikę, więc próbuję na tym, co mamy. Zobaczcie, teraz mamy niebo i na to niebo nakładam sól. Zwróćcie uwagę, że też tworzy się taka inna struktura tej farby, taka ziarnistość. Jak osiągnąć efekt koloru białego na kartce w akwarelach? Spójrzcie, nasza paletka jest bez koloru białego. Jak to się robi? Albo zostawiając takie białe przestrzenie, albo używając białej pasteli. Teraz Wam pokażę ten efekt, czyli zwykłą białą pastelą pokolorowałam i w to miejsce naniesiemy sobie, widzicie? Ten kolor się przedziera przez pastel, ale niestety nie dotrze do kartki, do samego końca, dlatego się nam pojawią takie wyspy. Jeszcze dla podkreślenia tych wysp można przyłożyć papierowy ręcznik, zobaczcie. Widzicie? Taki efekt. A tutaj Wam pokażemy pracę Wincentego, którą właśnie teraz też przygotowuję. Zobaczcie, on robił pracę pastelami tłustymi. I teraz z wykorzystaniem akwareli stworzymy niebo. Szybkie ruchy, dużo wody. I zobaczcie, farba omija miejsca, gdzie położona jest kredka. Dzięki temu będzie to bardzo ładnie wyglądało. Zachęcam Was do malowania akwarelami. Nie bójcie się nakładać dużo wody, nie bójcie się tych kałuż. Zawsze możecie wytrzeć albo ręczniczkiem, albo sypnąć ryżem lub solą. Do zobaczenia i pozdrawiamy Was.